Buongiorno, tutaj Magda z bloga Italia poza szlakiem. Dzisiaj będziemy wędrować po Włoszech od północy aż po południe. Natomiast podróż nasza będzie miała charakter kulinarny. I najlepszym miejscem do tego, aby w tą podróż się wybrać, jest, uwaga, nasza własna kuchnia. Słuchajcie, właśnie na rynku ukazała się nowa książka Made in Italy. Wydawnictwa Jedność, które moim zdaniem ma genialnego nosa do świetnych książek opisujących kuchnię włoską. W książce jest 150 przepisów opisujących wszystkie regiony włoskie. Bardzo mi się podoba układ książki, ponieważ najpierw mamy opisany dany region. W danym regionie najpierw zapoznajemy się z tradycjami kulinarnymi, czyli właściwie dlaczego w danym regionie jest taka, a nie inna kuchnia. Następnie z każdego regionu jest kilka przepisów na charakterystyczne dania, które są. I tak, zaczynamy z samej północy, Dolina Aosty, Piemont, Liguria. A skoro Piemont i Liguria, o, tu mamy wstęp do kuchni danych regionów, w tym przypadku akurat z trzy, to mamy na przykład opisaną bagna cauda, którą uwielbiam i ubóstwiam. Jak będziecie w Piemoncie, to koniecznie musicie bagna cauda zjeść, bo to jest przepyszny, przepyszny sos. Ale są też historie niektórych produktów, jak na przykład gorgonzola. O tak, jak się produkuje gorgonzolę. Ale poza tym jest też po prostu mnóstwo, mnóstwo świetnych przepisów. Jeżeli interesujesz się nie tylko samą potrawą, ale też chcesz coś więcej o niej wiedzieć i też chcesz więcej coś wiedzieć o danym regionie, dlaczego taka kuchnia jest w danym regionie, skąd się to wzięło, to zdecydowanie jest książka dla Ciebie. 245 stron, świetne zdjęcia, bardzo pięknie książka wydana i kosztuje dokładnie 36 zł. Więc moim zdaniem Made in Italy bardzo dobra inwestycja, 36 zł za to, że codziennie możemy być w innym zakątku Włoch. To tyle ode mnie. Tam walizka już czeka, pakuję się, bo jadę na wakacje i mam nadzieję, że wrócę z głową pełną nowych inspiracji. Tymczasem całuję, ciao, ciao i do zobaczenia następnym razem.